Za kilka chwil na antenie anonsowany już Piotr Stefański z zespołu Dym. Nawet bez słów ta muzyka jest wielowymiarowa i ma drugie, trzecie i piąte dno. Nie może być inaczej w przypadku zespołu Dym, bo właśnie ta grupa na naszej antenie i utwór Kowalski. Z nami Piotr Stefański. Kłaniam się, Piotrze. Dobry wieczór.
Witam niezmiernie serdecznie. Witam cię pięknie. Tematów kilka dzisiaj do omówienia. Ja sobie przypominam naszą pierwszą rozmowę na antenie jeszcze przed pandemią, kiedy były plany, kiedy rozmawialiśmy także o tym, że będziemy bardzo chcieli zaprosić was do studia imienia Janusza Hajduna. Jak pamiętasz, planowaliśmy to, nie udało się, ale w myśl porzekadła, co się odwlecze, to nie uciecze. Wierzę, że w końcu nastąpi to spotkanie wasze z nami, nasze z wami. Wierzę, że będzie nam dane. Zacznijmy może od Kowalskiego, bo myślę, że warto naszym słuchaczom polecić teledysk, czyż nie? Tak, oczywiście. No moi drodzy, właśnie mieliśmy premierę klipu Kowalski. Klipu, który był, sam utwór został zrobiony, jakbyście zauważyli, pewnie na elementach kuźni. Na kowadłach, młoteczkach, młotkach. Czyli tym wyposażeniu, które było istotne, ważne kiedyś w epoce żelaza w rejonie świętokrzyskim, który z produkcji żelaza wtedy słynął. I ten film, ten klip Kowalski jest robiony we współpracy ze Skrzat Produkcja i Pokaloka Films. I to jest pierwszy, jakby taka zapowiedź, czy pierwsza część filmu, który postanowiliśmy wyprodukować w zeszłym roku i już zrobiliśmy mnóstwo zdjęć. Ten film się będzie składał, to będzie dokument, to będzie film dokumentalny. Będzie dokumentem o rekonstruktorach, o wycieczce w czasie, będzie dokumentem o ludziach jako takich. To będzie taka retrospekcja, która myślę, że nam spróbuje odpowiedzieć na pytanie, kim jesteśmy i czy to, co spotykało nas te 2000 lat temu, dzisiaj jest jeszcze aktualne, a być może nie. Co sprawia, że jesteśmy tacy właśnie, a nie inni, że podejmujemy takie decyzje, takie działania, czy mamy odpowiednie postawy wobec rzeczywistości. Szykuję, myślę, że ciekawa produkcja, tak jak ciekawa jest wasza muzyka, bo jak rozumiem, ten film będzie nierozerwalnie połączony z waszą twórczością. Tak, kanwą do filmu będzie cała płyta Dym i jakby każdy z tych utworów jest osobną opowieścią. Dotyka nieco innego aspektu tego człowieczeństwa. No ten pierwszy, akurat w przypadku klipu Dym, zrobiliśmy takie połączenie, taki most żelazny pomiędzy epoką żelaza i pomiędzy współczesnością, wiekiem XVIII, XIX, kiedy to dymarki, te starożytne dymarki zastąpione zostały w naszym regionie na piece hutnicze, wielkie piece Seropolskiego Okręgu Przemysłowego. I akurat ten klip stawia takie pytanie, jaka jest dzisiaj nasza postawa wobec rzeczywistości. Czy taka jak wandalska te 2000 lat temu, pełna energii, pełna życia, bierzemy, wyrywamy i trwamy, walczymy o niezależność dzięki właśnie żelazu świętokrzyskiemu między innymi. I co w tej postawie dzisiaj się w nas zmieniło? Czy dzisiaj się zmieniliśmy, czy być może, a być może nie. Być może jesteśmy właśnie tacy sami, czyli korzystamy z tego, z tych dóbr, które wyrywamy z ziemi, z rudy, z węgla, z okolicznych lasów, tylko być może skala się dzisiaj zmieniła. I właśnie o tym jest cały ten klip, ten pierwszy wątek. Kiedy film zobaczymy? No ja myślę, że dajemy sobie przynajmniej rok na to, żeby go skończyć. My zrobiliśmy pierwsze zdjęcia, mamy materiał do dwóch pierwszych epizodów, mamy sporo nagrań, ponieważ w filmie wystąpią również antropolodzy, wystąpią naukowcy, archeolodzy, historycy, którzy będą poruszali właśnie ten temat. Będą też rekonstruktorzy z różnych grup rekonstrukcyjnych, bo to jest temat bardzo żywy obecnie w Polsce. Tych grup istnieje mnóstwo. Wielu ludzi zajmuje się obecnie taką archeologią eksperymentalną, testują, odtwarzają nie tylko uzbrojenie, nie tylko ubranie, jedzenie, ale też rytuały i próbują też tą kulturę duchową odtworzyć. Więc to jest niezmiernie ciekawy temat i my będziemy z nimi wszystkimi w ramach tego filmu rozmawiać.
spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, kim jesteśmy i czy to, że dzisiaj jest XXI wiek, jak bardzo nas to zmienia, czy jak dużo w nas ciągle jeszcze jest wandali z epoki żelaza. Piotrze, zostań z nami. Za moment jeszcze o warsztatach porozmawiamy, które organizujesz, a tymczasem nad brzegiem rzeki dym. Słuchając dymu, pomina mi się zespół Sunday Pagans, który występował w Radiu Gdańsk przed laty na czele z liderem Borysem Kossakowskim. Borys nas słucha przez internet. Borysie, drogi, pozdrowienia serdeczne. Wracajcie szybko do Polski. A naszym gościem cały czas Piotr Stefański. Piotrze, ta działalność niezwykle istotna twoja i twoich przyjaciół związana jest także z edukacją. Odbyły się warsztaty, ale to w pandemii to dość trudne chyba, żeby to zorganizować tak, jakbyś sobie to wymarzył. Tak, wiesz, tutaj muszę powiedzieć, że z Emilią i ze Stowarzyszeniem Etnorium dokładnie żeśmy próbowali zrealizować, mieliśmy taki pomysł na taki eksperyment społeczny, na otwarty teatr perkusyjny realizowany w Trójmieście. I miasto Gdańsk w ramach tam funduszy Kultura 2020 przeznaczyło nam na to środki i zamierzaliśmy taki projekt realizować. Niestety pandemia nam go wycięła w dużej części i zrobiliśmy go tylko i wyłącznie jako pilotaż w tym roku. No nie da się zrobić teatru, nie da się zrobić warsztatów choreograficznych, warsztatów perkusyjnych, warsztatów aktorskich, gdzie trzeba się ze sobą zderzyć, być blisko,
trzeba ostro pracować, w dużej grupie zwłaszcza, w tych sytuacjach pandemicznych. No, to było niemożliwe, ale udało nam się zrobić dzięki Domu Sąsiedzkiemu w pałacu i Fundacji RC, która nas przyjęła tam pod swój dach, no bo nagle wszystkie ośrodki kultury zostały zamknięte, tak, czyli miejsca, gdzie mogliśmy się spotkać ewentualnie, były zamknięte. I tam ci wspaniali ludzie nam umożliwili przynajmniej realizację takiej wersji pilotażowej. I okazało się, że Trójmiasto w ogóle jest pełne fantastycznych, kreatywnych ludzi, którzy by chcieli wziąć w tym udział. Niestety, żeśmy mogli tylko zaprosić 15 osób ze względu na to, że musieliśmy to robić w bardzo małych grupach i dbać o te wszystkie obostrzenia, które są związane oczywiście z koronawirusem, żeby nie ryzykować niczym zdrowi czy niczym życiu, tak? Ale to się na szczęście udało i myślę, że w przyszłym roku obserwujcie, poszukujcie, w ogóle zobaczcie sobie stronę, no, zapraszam na stronę Otwartego Teatru Perkusyjnego Obrzeża Facebooka. Możecie ją polubić i śledzić tam informacje, ponieważ ten potencjał w Trójmieście jest tak duży, ci ludzie są tak fantastyczni, że będziemy chcieli to realizować w przyszłym roku. I mam nadzieję, że pandemia o tyle odpuści ta historia, że będziemy mogli go w końcu zrobić w całej jego krasie. Piotrze, wierzę, że będzie już tylko lepiej i że warsztaty dojdą do skutku, ale także wierzę w to, że my będziemy mogli nasze wspólne plany zrealizować i że będziecie mogli z dymem wystąpić w naszym studiu. Ale to na razie jeszcze, jak wiemy, melodia przyszłości. Ale wierzę, że niedalekiej mimo wszystko. Mój drogi, ja myślę, że co się odwleczy, to nie uciecze. Dym ciągle trwa, dym jest, więc dalej tym jesteśmy lepiej. Piotr Stefanski był z nami. Dziękuję pięknie, dużo ja tobie, Emi i waszej córeczce. No i my się i widzimy się, mam nadzieję, wkrótce. Dziękuję ci pięknie. Kochani, zostań dymem. Pozdrawiam. Dobrze trafiłeś, bo tylko dym, ale także tur dym naszej antenie. Piotr Stefanski był z nami za 8 minut 20. Kochać dziewczę, kiedy w szkole. Kiedy do
jesz śniadowy. Zbijać rosę z piersi młodej. Obsypywać dziewczę zielem. Dziś wesele, jutro dym. Pani Monika napisała, że mega ten dym. Zgadzam się, proszę państwa, i naprawdę mieliśmy nadzieję, że w roku 2020 zespół Dym wystąpi w naszym studiu. Już data była nawet, no ale pandemia, wszystko należało odwołać, ale...